Przed nami kolejny, trzeci już panel dzisiaj. Nazywam się Grzegorz Miecugow. Jestem pracownikiem TVN24, a absolwentem Wydziału Filozofii UW z roku 78. Poprowadzę ten panel, o ile dam radę oczywiście, bo paneliści bardzo zacni. Przed chwilą zostałem, no może zaczepiony to jest złe słowo, no podszedł do mnie pan i powiedział, że gratuluje mi mojego programu, który nazywa się Inny Punkt Widzenia i to jest program, który chodzi w nocy i przez 40 minut rozmawia się o różnych rzeczach. I ja powiedziałem, mówię o tym dlatego, że proszono mnie, żebym to powiedział. Powiedziałem to w kuluarach tak od serca po prostu, że ten program jest też dzieckiem tego uniwersytetu, bo gdyby nie ta uczelnia, to pewnie tego programu by nie było i jest mi miło, że tak się dzieje, jak się dzieje. Zapraszam na scenę pierwszego panelistę, Andrzej Dragan, doktor habilitowany, fizyk, specjalista od fizyki kwantowej, ale także muzyk. No jeżeli zostaniemy przy literze F, to także filmowiec i, co chyba najważniejsze, fotograf. Nie jestem pewien, o czym pan doktor będzie chciał mówić, ale pan doktor habilitowany oczywiście. Ale zapraszam i oddaję w pańskie ręce 20 minut tę aulę i tych ludzi. Witaj. Z tego co wiem, ma jakiś film być puszczony jeszcze najpierw. Nie wiedziała jak, a dziad wiedział, nie powiedział, a tu było tak. Dzień dobry Państwu, nazywam się Andrzej Dragan i zajmuję się m.in. robieniem właśnie takich dziwnych filmów. W czasie swoich studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki szukałem hobby. Hobby to jest, jak wiadomo, taka działalność, która jest w zasadzie bezużyteczna, kompletnie absurdalna, ale sprawia przyjemność. No i według mojego osobistego widziego misia to wszystkie te warunki spełniała fotografia. Co prawda fotografia przez wielu ludzi jest uważana za sztukę. Trzeba tylko pamiętać, że sztuka jest sztuczna, a kto o tym nie wie albo w to nie wierzy, to niech wyjdzie na ulicę i znajdzie czarno-białego człowieka na czarno-białym tle. No mi akurat to, że fotografia jest sztuczna, nie przeszkadza, dlatego że z drugiej strony kultura to jest przeciwieństwo natury. No w każdym razie zajmujemy się fotografią i wybrałem sobie fotografię portretową. Ta działalność jest kompletnie absurdalna, dlatego że jak mielibyśmy na przykład wyjaśnić przybyszowi z obcej planety, na czym polega fotografia portretowa, no to co to takiego jest? Przeszukujemy sobie zbiór wszystkich organizmów wielokomórkowych na Ziemi, czyli szukamy modela. Jak już znajdziemy jakiś organizm wielokomórkowy, który nam odpowiada względem jakiegoś tam bliżej nieokreślonego kryterium, no to wybieramy sobie fragment fenotypu tego organizmu, oświetlamy falą elektromagnetyczną, i następnie odbite światło łapiemy w dziurawe pudełko. W tym dziurawym pudełku jest kawałek jakiejś płytki z substancją chemiczną i to właśnie jest sztuka. To właśnie jest fotografia portretowa. No właśnie czymś takim się zająłem. Sprawiało mi to dużą przyjemność. I to, że jestem fizykiem, bycie absolwentem Wydziału Fizyki ma wiele zalet, ale jedną z nich jest to, że potrafimy się szybko uczyć nowych rzeczy. W związku z tym, jak zacząłem robić zdjęcia, to po roku uznałem, że w zasadzie to jestem już gotowy, żeby sobie zrobić wystawę. I zrobiłem sobie tą wystawę przy pomocy różnych znajomych w Centrum Kulturalnym Kotłownia na Żoliborzu. Już chyba to miejsce nie istnieje. Ku mojemu zdziwieniu na tą wystawę różni ludzie przyszli. Nawet było kilka osób z zagranicy. I między innymi była jakaś osoba, która zaproponowała mi, że tą wystawę chciałaby pokazać u siebie. Propozycja się okazała bardzo interesująca, dlatego że to miejsce to mieściło się na ulicy Marszałkowskiej w centrum Warszawy. Była to galeria Empik, w związku z tym te zdjęcia zostały pokazane po prostu w domach towarowych w centrum Warszawy, mogli ją oglądać przechodnie. No i później okazało się, że kolejni ludzie się do mnie zgłaszają, chcą te zdjęcia pokazywać u swoich galeriach i w ten sposób ta wystawa sobie podróżowała po Polsce. Przez kilka lat potem wylądowała za granicą, aż wreszcie znowu wróciła do Polski i została pokazana na największej możliwej powierzchni reklamowej, jaką można sobie wyobrazić, mianowicie na fasadzie Pałacu Kultury. Tak się ta wystawa skończyła. W międzyczasie ja zacząłem zajmować się trochę tak w wolnych chwilach braniem różnych zleceń, robieniem fotografii komercyjnej. Często to były okładki jakichś kolorowych gazet, czasem to były reklamy, czasem to były plakaty teatralne. I pierwszy plakat teatralny, który zrobiłem, wygląda tak. Była to ilustracja do sztuki o pannie młodej, która postanawia popełnić samobójstwo w dniu swojego ślubu poprzez przedawkowanie kokainy. Więc temat dosyć spektakularny. Robienie plakatów teatralnych ma też tą zaletę, że potem można je oglądać w przestrzeni miejskiej. No i trafiły one na różne afisze. Minęło mniej więcej 10 lat. Mi w międzyczasie fotografia się znudziła, zająłem się trochę filmem. A jeżeli teraz robię zdjęcia, to głównie są to zdjęcia komercyjne, w związku z tym można nadal je oglądać w przestrzeni miejskiej. Tutaj jest zdjęcie zrobione kilka dni temu w centrum Warszawy. Niestety w przypadku takich fotografii są one najczęściej słabe i dlatego, że klienci wybierają najbardziej nieciekawe zdjęcia, żeby się nikomu nie narazić. Ale ja w wolnych chwilach po takiej sesji sobie czasami pstryknę to i owo i to jest ta sama postać, tylko już w moim wydaniu. To jest tak swoją drogą, może być Państwu znany aktor Mads Mikkelsen, który jest znany w Polsce z roli Hannibala Lectera, albo jest też odgrywał rolę czarnego charakteru w Jamesie Bondzie. No w każdym razie zająłem się fotografią i nic o niej nie wiedząc w zasadzie kierowałem się tylko dwiema zasadami. Pierwsza to jest taka głęboka myśl wyrażona przez Isaaca Newtona, który powiedział, że są dwa rodzaje ludzi, samoucy i nieucy. W związku z tym ja uznałem, że nie ma się czego uczyć, po prostu trzeba robić, co człowiekowi przychodzi do głowy. A druga rzecz to jest taka anegdotka, którą kiedyś słyszałem na temat Witkacego. Witkacy, jak wiadomo, prowadził taką firmę portretową, robił ludziom portrety na zamówienie i kiedyś do Witkacego przyszedł bogaty hrabia i powiedział, że on sobie życzy portret. Na co Witkacy przyjrzał mu się uważnie, obszedł go dookoła, przyjrzał mu się jeszcze raz uważnie, spojrzał mu głęboko w oczy i powiedział, ale ja nie widzę powodu. No więc ja uznałem, że będę robił tylko zdjęcia wtedy, kiedy będę miał dobry powód, czyli kiedy znajdę dobrego modela. No i z tego powodu przez 10 lat robienia zdjęć zrobiłem, myślę, że nie więcej niż 100. Jaki może być dobry powód? Na przykład, to jest dobry powód moim zdaniem, jest to model, którego spotkałem na ulicy i zrobiłem mu zdjęcie na ulicy, na starówce. I tak właśnie na początku robiłem zdjęcia, chodząc z aparatem po ulicy, zaczepiając ludzi i pytając, czy mogę zrobić zdjęcie. Później się zrobiłem trochę bardziej bezczelny, zacząłem się nawet wpraszać ludziom do domu. I na przykład tak powstało to zdjęcie, zaczepiłem pana na ulicy, a potem się do niego wprosiłem i zrobiłem mu takie zdjęcie. Niestety kilka miesięcy później zrobiła się zima. W Polsce zima trwa 8 miesięcy, więc jest to okres, w którym trudno robić zdjęcia na ulicy. Ludzie są pochowani. No więc musiałem wymyślić coś, żeby wpraszać się ludziom do domu, a to nie jest takie proste mimo wszystko. I dotarło do mnie, że jeżeli skontaktuję się po prostu z ludźmi znanymi, to oni w ogóle się nie będą dziwić, że chcę im zrobić zdjęcie. Chętnie mnie pewnie przyjmą. Okazało się, że to prawda i w ten sposób trafiłem na przykład do Jerzego Urbana. Potem tak zrobiłem zdjęcie Janowi Peszkowi. Potem jeszcze bezczelniej zrobiłem zdjęcie Davidowi Lynchowi i jego kurze. No i potem wracałem czasami do swoich dawnych modeli. Tutaj jest zdjęcie tego samego modela z pierwszego zdjęcia, tylko że w towarzystwie jego córki. No i w ten sposób fotografowałem sobie ludzi, zazwyczaj ludzi starszych, czasem zwierzęta też, to jest ta kura, a potem zacząłem fotografować ludzi młodszych. Potem fotografowałem jeszcze młodszych ludzi, potem jeszcze młodszych. No i tak sobie to trwało. Ale chciałbym Państwu pokazać teraz jedno z pierwszych zdjęć, które zrobiłem w zasadzie parę miesięcy po tym, jak kupiłem pierwszy aparat. Portret tego pana. Tego pana spotkałem w centrum Warszawy, a dokładnie to było tak, że chodziłem z aparatem, szukałem modeli, nikogo nie znalazłem, aż widzę, że ten pan akurat jest obok, wsiada na przystanku do tramwaju. No więc siadłem za nim do tramwaju, jechałem razem z nim, przyglądałem mu się. Zauważyłem, że ma bardzo interesującą twarz, bardzo ciekawe dłonie. No i tak przyglądając się mu jechaliśmy, aż dojechaliśmy z centrum na Służew. Więc po pół godziny wyszliśmy razem z tramwaju. Ja go wtedy zaczepiłem, zapytałem, czy mogę zrobić zdjęcie, on się zgodził. No i tak właśnie powstało to zdjęcie na przystanku tramwajowym. Ludzie, którzy się nie znają, najczęściej mają to do siebie, że chętnie mówią o sobie obcej, rzeczy, których nawet nie powiedzieliby ludziom bliskim. Ja dużo kiedyś podróżowałem autostopem, więc o tym coś wiem. No i ten człowiek powiedział mi dużo na swój temat. Jak ja pokazuję kiedykolwiek, w jakichkolwiek okolicznościach to zdjęcie i pytam się, co ludzie widzą, no to najczęściej słyszę, że to jest bardzo pogodny człowiek, który z takim optymizmem patrzy w przyszłość, wiele przeżył, ma na twarzy wiele wypisane, jest szczęśliwym, spełnionym starszym panem. Prawda jest taka, że ten pan właśnie w tym momencie wracał ze szpitala i był bardzo przygnębiony, bo dowiedział się od lekarza, że jest ciężko chory, jest nieuleczalnie chory i zostało mu kilka tygodni życia. Był w bardzo złym stanie psychicznym, był bardzo przygnębiony i o tym wszystkim mi powiedział. Na tym zdjęciu tego w ogóle nie widać. Na tym zdjęciu jest nieistniejący człowiek. Tego człowieka nie ma i nigdy nie było. To jest oszustwo. Fotografia to jest po prostu oszustwo. Mało tego. Rozmawiając z tym panem, zauważyłem, że gdy chce on coś podkreślić, jakieś słowo, chce coś zaakcentować, to ma taką manierę trochę szerszego otwierania oczu. Na momencik. Trochę otwierał oczy i potem to wszystko gasło. I ja złapałem taką chwilę, kiedy miał otwarte oczy. No ale portret człowieka z otwartymi oczami, z otwartymi ustami, bo on wtedy mówił, jest mało ciekawy, więc chwilę później zrobiłem mu zdjęcie, jak już miał zamknięte usta i zrobiłem fotomontaż. I w ten sposób powstało zdjęcie, na którym macie Państwo przed sobą człowieka, który do Was mówi oczami i to nawet nie jest żadna metafora. Jeżeli tego typu manipulacja wydaje się Państwu nadużyciem, to teraz przypuszczam, że Wam się spodoba jeszcze bardziej to, co powiem za chwilę. Podejrzewam, że nikt z Państwa, albo prawie nikt z Państwa nie zna tej pani. No to teraz pokażę Wam, co można zrobić z fotografią takiej pani, żeby sprawić, żeby stała się wszystkim znana. Bierzemy takie zdjęcie. Potem fotografujemy drugą panią, która ma inne włosy i sklejamy te włosy w jedno zdjęcie. A potem poprzez obróbkę komputerową przekształcamy to zdjęcie w następujący sposób. Tak powstała reklama, którą robiłem dla firmy Energizer, producenta baterii. I hasło przewodnie tej kampanii było: gdyby tylko każde życie mogło trwać tak długo, jak życie naszych baterii. Miały być 3 zdjęcia, to było pierwsze. Więc teraz zastanówmy się, kto jest na drugim zdjęciu. To jest drugi bohater. Tak wyglądał na sesji przed charakteryzacją. Po wykonaniu charakteryzacji wyglądał tak. Nie był z tego powodu chyba najbardziej zadowolony na świecie. No i dalszy przebieg wydarzeń był następujący. To jest fotografia, a tak wygląda jej przeróbka komputerowa. I tak powstało zdjęcie Bruce'a Lee i znowu: gdyby tylko każde życie mogło trwać tyle, co życie naszych baterii. Był jeszcze trzeci model. Zastanawiam się, czy Państwo może wiedzą, kim on się stanie. Tak wyglądał po charakteryzacji. A tak wyglądał dalszy przebieg wydarzeń. Tym razem hasło kampanii uległo drobnej zmianie i tym razem brzmi: na szczęście nie każde życie trwa tyle, co życie naszych baterii. Ja to zdjęcie czasami jeszcze widuję w prasie bez pozwolenia używane przy okazji artykułów o tym, że Adolf Hitler gdzieś tam przeżył i żyje gdzieś w Argentynie. To różne superekspresy chętnie takie zdjęcia publikują. To zdjęcie też trafiło, ta cała seria zdjęć trafiła na różne festiwale reklamowe i szczególnie interesująca sytuacja wydarzyła się na jednym z takich festiwali, na którym jury bardzo chciało nagrodzić tą serię główną nagrodą, złotym medalem, ale pojawiła się kontrowersja i taka niespójność ideologiczna, no bo jakże nagradzać Adolfa Hitlera nagrodą w konkursie, to takie trochę no, mało eleganckie. No i Jury obradowało, to te informacje mam z przecieków i po burzliwych dyskusjach wymyślono wspaniałe rozwiązanie. Otóż rozdzielono tą serię i portret Marilyn Monroe i Bruce'a Lee zdobył złotą nagrodę, a złoty medal, a portret Adolfa Hitlera zdobył srebrny medal. Na koniec chciałbym Państwu pokazać jeszcze jedno zdjęcie, które zrobiłem. Ja swoich zdjęć nie lubię zazwyczaj, ale do tego mam sentyment. I jechałem 300 km, żeby je zrobić. To jest portret 18-letniej dziewczyny. Jak widać na tym zdjęciu, w tym wyrazie twarzy niewiele widać. To znaczy jest to w zasadzie taki neutralny obraz, neutralne spojrzenie ładnej nastolatki, trochę znudzonej, niezbyt zaciekawionej. I w zasadzie patrząc na tą twarz niewiele można się domyśleć na temat tej osoby. Tylko że to nie jest całe zdjęcie, to jest tylko fragment. Całe zdjęcie wygląda tak. Mi długo zajęło podjęcie decyzji, czy w ogóle to zdjęcie robić, jak zorientowałem się, z kim mam do czynienia. I postanowiłem, że to jednak zrobię. Jak widać, patrząc na twarz tej dziewczyny, w ogóle nie widać, co siedzi w środku. Fotografia w ogóle nie oddaje tego, co jest w środku człowieka. Fotografia to jest jakieś oszustwo. Ja z przyjemnością słucham ludzi, fotografów, którzy opowiadają chętnie o tym, jak uchwycają moment, jak opowiadają prawdę o człowieku. Moim zdaniem to jest bzdura. Na tym zdjęciu to dobrze widać. W Portugalii jest takie powiedzenie, że ci, którzy widzą twarze, nie widzą serc. I chciałbym to Państwu poddać pod rozwagę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za inspirujące spotkanie. Dzięki, Andrzej. Panie doktorze. Następnym razem może coś o fizyce kwantowej też. Czemu nie? Dzisiaj było hobby, a potem będzie może o zawodzie.